Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Banishers Ghost of the New Eden. Red, I can't manifest anymore. Kontynuujemy zadanie Ciemnica. Something has me. It's awfully calm. Why is it awfully calm? Okay, tutaj. Demonologists really like pushing the limits of their knowledge without considering other lives. That just makes them human. Coś słychać? Something has me. Wards. Coraz wyżej. Może zaraz będzie walka. Jakaś arena. Na pewno będzie walka. Dobra. They haven't noticed us. Stay low. Follow my voice. Okej. Wybuch. Dobra, zakończmy szybko tą walkę. Stay down. I co? I nic tu nie możemy zrobić. No dobra, to lecimy dalej. Tam coś jest. Take care. The place is warded. Dobra, wykończmy szybko. Okej. Lina? O, jakaś skrzynia. Dobra, fajnie. Creepy hideout. Kryjówka. Spawn likes a bit of drama. No proszę, tutaj mieliśmy dotrzeć właśnie. No świetnie, świetnie. No to badajmy. Ręcznie sterowana mapa. Żyznych pól. Okej. Słyszę znajdźkę gdzieś też. Tak mi się wydawało przynajmniej. Widma i zjawy. Można kontrolować lub przynajmniej nimi kierować za pomocą różnych znanych rytuałów. Muszą one być odprawione z dużą ostrożnością, aby nie utracić kontroli, co może mieć katastrofalne skutki. Nieczytelne równanie. Jeśli intensywność słów mocy różni się o 0,1, a odpowiednie zabezpieczenia nie są odpowiednio zastosowane, duch pojawi się, ale nie ugnie się przed wolą demonologa. Należy unikać takiej sytuacji, bo niesie ona ze sobą ryzyko rozległych obrażeń, śmierci lub czegoś znacznie gorszego. To jest dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Okej, co to jest? Ugh, what is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment?
It may be native to the void. Okej, co jeszcze? Tutaj coś jeszcze. This one's different. Looks like it died diseased. No i jest, proszę bardzo. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. Lamentation, isn't it? Do you remember me? Call me Lammy. I remember you. You spoke with my father. Ukrywasz się w otchłani? As hiding places go, the void is quite the choice. Yes, an amazing place. Or plane? World? The Aralu is not easily described, but it makes a fascinating study. Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did! A good thing too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. Co tutaj robisz? From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now at first, I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Aralu taints New Eden. Its influence leeches into the Harrows. The evidence is everywhere. Możesz to udowodnić? Can you prove that? Where's your evidence? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Yes, we learned of it in Fort Jericho. I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Aralu. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. Odnośnie do źródła. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Aralu is a formidable place. Tricky. A maze. Czyli to jest misja dla nas. Changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? Kim naprawdę jesteś? You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am, in fact, a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning. And see where I already stand. Amazing, no?
Jesteś demonologiem? Nie, może... A, musimy o coś zapytać. Are you a demonologist like your father? More or less. Less, more so. My father sees occultism through the eyeglass of his faith, but I know better. So, more so? If you don't share your father's faith, what do you believe? I believe in the afterlife. The proof is about us. And if the void embodies eternal despair, there must too be a place of hope. But where, I ask myself, where? Twój ojciec poluje na wiedźmy. Your father is convinced a witch poisoned his well. Caleb Watson was cursed by a ritual you gave him. I'd focus if I were you. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them, the very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. Okej, żegnaj. Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Czyżby to będzie kolejny boss? Be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Aurelu is not your home, Lami. Okej. Dotrzyj do źródła szlamu. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte. But could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you feel hunger? Sorry, it's just... You're the first ghost I've met. No, duch chyba raczej nie musi jeść. Antea, we should get going. Raczej głupie pytanie. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. Need a wee bit of help here. Dobra, tutaj wolniej się poruszamy, nie możemy biegać. Jakby to nas stopuje, się kleją nam nogi do tej mazi. Well, that was not pleasant. Well, not pleasant at all. Okej. Nie, zaraz Red, już nie wiem. Tędy? Nie. Take care. The place is warded. A ward restrains me. Tak, tylko nie widzę gdzie. Aha, już widzę. I'm with you once more. Aha. I have another insight. Yeah, just me. Thank you.
can handle this on my own. Ładnie. There's a tough one. No i po nim. Oozes through the breach, suppurates like a festering wound. How delightful. Okay, ale czemu... Aha, dobra. Let's see what lies on the other side. Podróż przez otchłań. Świetnie to jest zrobione. Where are we now? No, jesteśmy w jaskini. Wonderful. Czy my tu nie byliśmy przypadkiem? The ooze affects the incarnate too. Who goes there? Ktoś jest, no rzeczywiście. Is that a ghost? I don't know. Znikł. But I don't think we're alone. What might you be then? What was innocence crushed? Oh, shite. Did you just say shite? You? Okej. Droga jest tylko jedna, jak widać. Bigger than I thought it'd be. Oh. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. No dobra, lećmy do tego domu, zobaczmy. Jeszcze sprawdźmy, co tutaj jest. Nic ciekawego. Mamy tutaj skrzynię. I kolejne miejsce odpoczynku, świetnie. Kobieta zdumiona wyznawała, że to prawda i że ona i inne osoby wymienione w tym sądzie zajmujące się nadprzyrodzonymi sprawami zetknęli się z diabłem. Zapytana, czy zawarła z nim wyraźne przymierze, odpowiedziała, że nie. Obiecała tylko, że pójdzie za nim, kiedy ją przywoła, co zresztą zrobiła wiele razy. List do Amity Gibbs. Od Amity Gibbs. Najdrożsi rodzice. Ruben i ja usiedliśmy się tutaj, w Providence. Nasz dom jest cichy i całkiem uroczy. Myślę, że spodobałby się wam. Choć może pokłócilibyśmy się o kolor draperii. Rygorystycznie uczęszczałam do domu spotkań. Kazanie z ostatniej niedzieli było szczególnie piękne i jestem pewna, że by wam się podobało. W Nowej Anglii są jeszcze pobożni ludzie. W swoim ostatnim liście wspomnieliście, że farma miała kłopoty. Jeśli Bóg poddaje was próbom, jestem całkiem pewna, że wyjdziecie z nich obronną ręką. Jeśli jednak będziecie tego potrzebować, Ruben z przyjemnością udzieli wam pożyczki. Możemy również rozważyć wizytę, jeśli zgodzicie się na pewne warunki dotyczące waszego zachowania i sposobu odnoszenia się do nas, zwłaszcza do Rubena, który nie zasługuje na żadne złośliwe uwagi. Aha, czyli jakieś były. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs.
No dobra, rozpalmy ogień, odpocznijmy. Zobaczmy, czy możemy coś ulepszyć. Is that? Yes. Something's here. Możemy coś ulepszyć. Tutaj świetnie. O, broń. Iłu z gniazda brakuje. Okej. Coś tutaj jeszcze jest w tym domu. Picking up some spectral nearby. No właśnie, no właśnie. Księgi rachunkowe. The Gibbs' land was barren. They were struggling for money. Można też na górę wejść. Zobaczmy najpierw, co tutaj jest. Look up. The ooze, oozed through the... And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Was the Gibbs' house targeted by the ooze? Obviously. Look around you. Okej. O! Co tym razem? Różdżkarz. Trzy sztuki trzeba zdobyć. Dobra, zanim weźmiemy przedmiot główny, wejdźmy jednak tutaj na górę. I otwórzmy tą skrzynię. Feel an echo ringing, like a hum. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well... A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? Your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! That was Deborah. She built a case for her rationality. Deborah. And then tore it apart. You have some of this! Okay. Ojcze. Jesteś? No to zapraszamy. Chodź, spróbujmy podbijać. No, jedziesz, jedziesz. Jeszcze raz. Teraz ja. Jeszcze żyję. Okej, fajnie. Lecimy. A. Nie lecimy, bo nie możemy. Mrs. Gibbs, I presume. A ciekawe, jak tam się dostać. Aha. Już wiem. O. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akershus.
Never gonna let me live that one down. Skrzynia, proszę bardzo. Strasznie mało miejsca. To jest tylko jedyny mój problem, tak naprawdę. You're wasting your time on this one. It's not easily chewed. No, chwilę trzeba się pobawić. Never mind. Do this myself. Nie tego. This one's protected. No nareszcie. A no tak, tutaj już powrót. Zebraliśmy to, co mamy zabrać i możemy wracać. Tak, a po co tu? Okej, tędy, dobra. Okej, ale to jeszcze nie wszystko sprawdzone. No dobra. W każdym razie kolejną część sprawdzania sobie już przełożymy na drugą część odcinka. A ja sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.